Poczekaj, mówmy o tym. Nie. Maciek, niżej mikrofon. Publiczność nam nie daruje, bo pan Bolesław tak ciekawie opowiada, że ludzie się chcą dowiedzieć, co było dalej. Oczywiście, zgadzamy się tutaj. Więc poprosimy pana Bolesława, żeby powiedział, co było dalej. No ale skrócę trochę. Oczywiście, ale to jest tak ciekawe. Trzeba nadziać na miecz złoty same świetności, same cnoty. Ja chciałem zwrócić uwagę internautom, że wszyscy, którzy myślą schematycznie, mają kłopot. Ponieważ wszystko, co się mówi oficjalnie o tych sprawach, czy w Gazecie Wyborczej, czy w Rzeczpospolitej, czy w innych tego typu opracowaniach, ja już nie mówię o wielu naszych wspaniałych, domorosłych dziennikarzach z głównych kanałów, tu się nic nie zgodzi. Także, szanowni państwo, proszę brać i słuchać, analizować i obserwować, co będzie się działo dalej, bo to, co będziemy słyszeć dalej, też państwa zaskoczy. No tak, przede wszystkim tylko chciałem już pokrótce tak skończyć sprawę, że tak powiem, Franciszki. W ten sposób moja mama przeżyła, uratowana przez tę wielką, tego wielkiego, powiedziałbym, anioła, Franciszkę Skibińską, która uratowała rzeczywiście moją mamę od niechybnej śmierci. Bo przecież gdyby nie ona, to i mnie by nie było na świecie, ani mojego brata, to nie byłoby mojej mamy. A więc ja oczywiście patrzę na Polaków też i może tutaj jest moje trochę skrzywienie, że tak powiem. Patrzę na te sprawy polsko-żydowskie, na Polaków patrzę może trochę innym okiem, ale okiem zupełnie obiektywnym, proszę państwa. Byli Polacy, którzy rzeczywiście pomagali. No przecież mamy takie piękne rodziny, jak rodzina Ulmów, powiedzmy. Mamy wielu Polaków odznaczonych medalem Yad Vashem, medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. A więc takich aniołów, jakim była Franciszka Skibińska, i dzięki niej, dzięki tym ludziom jest jeszcze duża grupa Żydów, którzy są wdzięczni Polsce, wdzięczni Polakom. Chcę tylko powiedzieć, że po wojnie Franciszka Skibińska zmarła w 1958 roku. Ja się urodziłem w 1952 i chcę państwu powiedzieć, że bardzo dobrze pamiętam tą starszą kobietę, siwą, taką babcię, która nazywana była u nas w domu ciocią, która przychodziła do nas do domu. Była to cudowna, najcudowniejsza kobieta, którą i myślę, że i ja, i brat mój, żeśmy po prostu kochali zwyczajnie jako ciocię. Nie rozumieliśmy, płakaliśmy, kiedy jej nie było. Nie rozumieliśmy, dlaczego jej nie ma. Dlaczego nagle odeszła? Mama tłumaczyła, że ciocia po prostu musiała wyjechać do swojej rodziny. No, co oczywiście rozumieliśmy dopiero, kiedy już nie byliśmy tymi dziećmi. Rozumieliśmy, co się z Franciszką stało. Czyli powstanie warszawskie, mama pana przeżyła na Pradze. Tak, całe powstanie warszawskie przeżyła na Pradze i na Pradze poznała też mojego ojca, który wracał razem z armią radziecką. Czyli we wrześniu 1944 roku pojawił się na Pradze. Stał po drugiej stronie razem z wojskiem radzieckim i się dziwił. Co tam się dzieje po tej drugiej stronie mojej Warszawie, bo to była jego Warszawa. Co tam się dzieje? Strzelają, niszczą, a nas tam nie ma, a my nie możemy tam pójść. Dlaczego? Żołnierz chciał się, rwał się, mój ojciec rwał się do przejścia. Złożywszy, że wiedział, że wierzył, że może jeszcze, ale jeszcze mam ktoś z rodziny przeżył. Ale nie chciał wierzyć, że ktoś wiadomo, że nikt nie przeżył, ale też jako ten pomocny żołnierz batalionowy, prawda, wojsk radzieckich, dziwił się, jak wszyscy żołnierze radzieccy. Dziwili się, dlaczego stoimy. A tutaj dla żołnierza nie ma nic gorszego. Mój ojciec mówił, że nie ma nic gorszego, jak stać. No to ja mogę. Jak stać? Ale zanim zapytasz, a co się stało z
wszystkimi. No Nowicy oczywiście zapewne w 1942, a może jeszcze w 1943, bo tego przecież nie wiemy, zostali wywiezieni zwyczajnie do Treblinki. I zagazowani. Tak, zostali zamordowani w Treblince. W Treblince, proszę pamiętać, hitlerowskim obozie, hitlerowskim, który został zbudowany dla Żydów warszawskich, tak, tak, przede wszystkim, tak, oraz dla okolicznych Żydów z Warszawy, czyli tam Mińsk, tak, Otwock i tak dalej. Z Mazowieckiego. I gazowano w samochodach. A to gazowano na początku? To nie. To w 1940 roku gazowano w samochodach, ale to były tak zwane próby. Próby mordowania Żydów na wzór stalinowski. Tak, bo tak. Przecież te tankietki, te samochody takie, jak tankietki wyglądały, zawsze mój ojciec mówił, to one były rosyjskie. One były stalinowskie. Niemcy próbowali, ale dla nich to była wydajność za mała. I zrobili Komory gazowe i osobne budowali. Dopiero w 42, bo w 41 jeszcze nie mieli. Tak, czyli w 1941 już przecież rozpoczęli też produkcję, że tak powiem, w Oświęcimiu i w Brzezińce. Znaczy tam... Znaczy już w Brzezińce powstawały krematoria też. To znaczy krematoria powstawały wcześniej niż było wprowadzone gazowanie ludzi cyklonem B, który Haber zresztą wymyślił. Natomiast prawda jest taka, że pierwsi gazowani byli w Auschwitz jeńcy radzieccy. Tak, to znaczy... Przed jeszcze kimkolwiek. Myliście. W Auschwitz nie było gazowane. W Brzezińce, ale nie, w Auschwitz było. Na początek był początek, to był Auschwitz. Tak. Z tym, że znowu wydajność nie była taka. Dlaczego? Duża, dokładnie. Dlatego, że co to był Auschwitz? Tak. Co to był... Mówmy o Święcim, nie bójmy się tego słowa. Bo przepraszam, przecież... ja pomyliłem. Birkenau, nie Auschwitz. Birkenau to Brzezinka. Brzezińca gazowane, tak jest. Tak, tylko, że w Lublinie. Tak, tylko że w Oświęcimiu Niemcy, kiedy weszli do Oświęcimia, mieli gotowe koszary wojsk polskich. Dokładnie. Przecież to były wojska polskie koszary. To były polskie koszary wojskowe. I tam Niemcy najpierw zrobili więzienie. Nie, tam było więzienie dla Polaków, dla Rosjan, dla jeńców. Nie dla Żydów, tak jest. Tylko najpierw było dla jeńców. Tak. I byli mordowani też. Też byli, prawda, mordowani tam i Polacy, i Niemcy. Byli to Polacy, tacy, którzy byli chorzy. No to zostali wypuszczani oczywiście, jak pan Bartoszewski. I K.L. Warszał. Też pan Bartoszewski. K.L. Warszał. Przepraszam, że to się... Czy pana mama się kontaktowała po wyjściu do getta? Kontaktowała się jeszcze z rodzicami? Nie. Nie. O K.L. Warszał o Gęsiówce jeszcze. Już nie wolno było się kontaktować, absolutnie. To byłoby samobójstwo. Byłoby to dezinformacja. Natychmiast byłyby problemy. Nie, w ogóle Ja mam do ciebie pytanie. Franciszka nie pozwoliłaby na to, jedynie tylko ratowały te dwie budy na bazarze Różyckiego. To była jedyna droga. Szwedzka, bazar, kościół oczywiście. Szwedzka, kościół, musiała bazar. Musiała uchodzić za katoliczkę. Oczywiście. Jeszcze mówić z polską gwarą. O, mówiła świetnie z polską gwarą. Dlaczego? Dlatego, że chodziła do szkoły polskiej. No tak. Nigdy do żydowskiej. Przed wojną. I to już było ważne. Bo to była ta... Panie Bolesławie. Mówię, łaciny się uczyła. A urodą? Urodą była taka, że łatwo było z nią zrobić Marysię Kempę. Udawało się. Aha, też jeszcze dlaczego? Dlatego, że moja mama, jako 8-letnia dziewczynka, spadła z krzesła. Spadła z krzesła i miała lekki gag. Na prawym tym plecach miała taki leciutki gag. Nie lekarze nie zrobili tego w porę, nie zrobili prawidłowo. Dobrze. Prawidłowo. I to spowodowało, że moja mama nie wyrosła tak bardzo. Była malutka, niska. Miała taką... nie miała tej semickiej twarzy takiej do końca. No łatwo było zrobić.
zrobić, tak jak mówię, Marysie Kendrę, no taka dziewczynka chodząca z lekkim garbem, to nawet dla Niemców to była taki materiał typowy właśnie dziewczynka ze wsi. Taka urodzona, ciężkie, dokładnie. Kobiety wiejskie z reguły właśnie takie dokładnie mają. A więc to było bardzo łatwe. Natomiast jedno pytanie mi się nasuwa, bo to zawsze wychodzi, zawsze są pytania. Bo tu Wojtek zadał pytanie. Ja bym chciał, żebyś troszeczkę powiedział, jak wyglądała ochrona mura getta w Warszawie, żeby ludziom wyjaśnić, że nigdy bez zgody Niemców, bo to w serialach polskich, które oglądamy w polskiej telewizji, oglądaliśmy w polskiej telewizji, które miały być niby bliskie rzeczywistości, było pokazywane, te seriale znacie Państwo, było ich ileś serii, był taki serial w polskiej telewizji i tam se ludzie gadali przy murze getta przez dobre 10 minut, a tam zatrzymać się na minutę było problemem, bo wszędzie były patrole, a na górze, na tych murach były kawałki szkła tak wstawione, więc nie można było przez to przejść, więc trzeba było się przeciskać, dzieci się mogły tylko przeciskać dołem albo jakimiś przejściami, które im pokazywali kanalarze, ewentualnie śmieciarze. Więc w 1942 roku, czy w końcu 1945, właściwie od wojny radziecko-hitlerowskiej już nie było szans, żeby ktokolwiek niepowołany podszedł do muru getta i był niezauważony albo przez mansownika, czy współpracownika Gestapo, albo przez komórkę Weizmana, albo też przez żandarmów. Tak, ale tak jak mówiłem, pewien... Nie dawało się. Każdy miesiąc, każdy czasokres jest inny. Bo trzeba zauważyć, że w 1941 roku na przykład cmentarz żydowski wchodził w skład getta. Można było normalnie sobie przechodzić przez ulicę Okopową. Wchodził normalnie w skład tego getta. A więc nie było to zamknięte. No nawet tramwaj jeździł z tego. Tak, a proszę sobie wyobrazić, że w 1900 właśnie pod koniec 1941 roku, kiedy Niemcy zobaczyli, że to jest małe bezpieczeństwo dla ochrony getta, no bo właśnie tu były te przerzuty głównie, tu były przerzuty żywności, tu była możliwość, nawet z boiska klubu sportowego Skra, który był obok, a więc tutaj było bardzo, bardzo łatwo przez ulicę Gęsią, która dzisiejsza ulica Mordechaja Anielewicza, która gęsia dochodziła do cmentarza żydowskiego i do boiska klubu sportowego Skra, to kiedy była w getcie, no to było łatwo przejść. Tak. A więc Niemcy zamknęli w późnym 1941 roku, postawili na końcu Gęsiej, czyli przy ulicy Okopowej, postawili nową bramę i oddzielili. Od tego momentu można było tylko tramwajem 19 przejechać przez ulicę Okopową do Powązek, do kolejnej bramy do Powązek, ale tylko już Niemcom i Polakom. Bez wysiadania. Milowali z dwóch stron. Tak jest. Także tutaj Niemcy się oddzielili. Ale przerzuty się przeniosły wtedy z kolei na inne ulice, kawałek dalej. Byli ludzie wyspecjalizowani, to trzeba powiedzieć, byli wyspecjalizowani w handlu z getem. Oczywiście przerzucano różne towary. Włącznie z bronią. Włącznie z bronią również. Były to oczywiście przede wszystkim w późniejszym okresie. Były to grupy oczywiście składające się z Armii Krajowej. Tak. Byli to ludzie, którzy... Na targowej z Pietmeyla. Współpracujący z Żydowskim Związkiem Wojskowym. Tak. Zapomnianym. Specjalnie zapomnianym. Absolutnie tak. No, również z Marka Edelmana, o czym za chwilę opowiem. Wyłączyło się. Poczekajcie. Narodowców, można powiedzieć, polskich ludzi, którzy współpracowali z tym Żydowskim Związkiem Wojskowym, który był razem przygotowywany do powstania. Razem chcieli. Dlatego dwie flagi były, polska i... Tak jest, dokładnie. I oni pomagali właśnie w przerzucie tej broni. No oczywiście nie wszystko można było zrobić, nie wszystko można było pomóc. Tym bardziej, że wśród samych Żydów
były znowu różnice zdań. To znowu pojawiali się, prawda, syjoniści, którzy byli za budową, powiedzmy, państwa żydowskiego, czy judeopolonii nawet, jak nazywamy, a byli, prawda, Żydzi, którzy chcieli budować państwo Izrael, byli za tym, żeby, prawda, wyjeżdżać do Izraela, żeby walczyć o ziemię, prawda. Organizacja Betar, na przykład. No tak, organizacja Betar, na przykład. A więc to znowu były scysje w samym żydowskich organizacjach, w samych żydowskich organizacjach były kłótnie, tak zwane. I jeszcze byli policjanci żydowscy. I zaraz nasi policjanci, co to byli za ludzie? Oprócz tego... Ja czytałem, że katolicy. Nie. Żydowscy katolicy. Nie ma czegoś takiego. Wiem, ale przepraszam, że o tym mówię, ale czytałem w jakimś artykule. To taka bzdurka. Chciałem, żebyś to obalił. Taka bzdurka, ja też o tym słyszałem, ale to bzdurka. Co to byli za ludzie, którzy trafili do tej policji? No właśnie. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Niemcy, tworząc Judenrat i tworząc żydowską policję, obierali sobie ludzi, stawiali na piedestale, nazwijmy tak w cudzysłowie, stawiali ludzi znanych, ludzi cenionych. I tak na przykład Adam Czerniakow, dlaczego został w 1940 roku, kiedy już mur getta był wybudowany, dlaczego został, prawda, przewodniczącym Judenratu, prezesem gminy żydowskiej? Dlatego, że był bardzo znaną postacią. W skład z kolei policji żydowskiej wchodzili też bardzo znani ludzie, szczególnie adwokaci. Szczególnie inteligencja żydowska, adwokatura. Cała adwokatura, ta słynna, ja nie chcę tu nazwisk wymieniać, mógłbym naprawdę sypać tymi nazwiskami, ale niektóre jeszcze nawet rodziny żyją, a więc dzieci w moim wieku żyją, dzieci, których rodzice byli właśnie w Judenracie, byli w policji żydowskiej. Oczywiście tutaj z kolei nie mogę się oprzeć, o tym by nie powiedzieć też paru nazwisk, ale to może za chwilę. Dlatego że mamy kontrowersje i w sprawie choćby pianisty, prawda? Pana Szpilmana, no właśnie. Zachowanie pana Szpilmana, no oczywiście jakie było, no niech mu ziemia lekką będzie, ale zachowanie to było po wojnie obrzydliwe, ponieważ został jednym z przewodniczących Polskiego Radia i kiedy, prawda, tak zwany Słowik Getta, taka słynna śpiewaczka żydowska w getcie do niego przyszła, zgłosiła się. Vera Grand. Bardzo późno zaczęła mówić. Vera Grand, uratowana przez Polaka, przez lekarza polskiego, który się z nią ożenił, dał jej nazwisko właśnie swoje i tak przetrwała w Babicach pod Warszawą. Pięknie śpiewała. To była rzeczywiście koloraturowa piosenkarka. Bardzo to piękna była kobieta. Piękna kobieta, ale i piękny głos. Piękny głos. I ona przed wojną występowała, akompaniował jej przecież on, sam słynny Szpilman Władysław. Sosnowca. I kiedy po wojnie ona się do niego zgłosiła i powiedziała: Władziu, a zgłosiła się bardzo późno, bo w 1949 roku zgłosiła się do niego i mówi: Władziu, ja żyję, ty myślisz, że ja nie przeżyłam, poratuj mnie, tylko zrób coś, wiesz, żebym mogła jakoś tak dalej przeżyć. Mówi: bo rozwiodłam się z mężem, opowiedziałam mu historię, jak przeżyła i tak dalej, to on się od niej odwrócił i wręcz jedynie co powiedział, to powiedział: słuchaj, ja mogę ci jedynie pomóc, to żebyś wyjechała z tego. Poczuł konkurencję. Tak. Nie, zaraz. Nie tylko konkurencję. Poczuł to, że on sam bał się, został zagrożony. Dlaczego? Dlatego, że ci wszyscy adwokaci, ci wszyscy, którzy byli w
policji żydowskiej, Zajdeman i inni tam, to oni, Lewiński na przykład, to oni po wojnie musieli się uwiarygodnić. Oni przeżyli. Ci, o których mówię. Jakim się udało? Na różny sposób. No na przykład Lewiński wyszedł z getta razem z podziemiem i przeszedł na stronę polską, arytaryjską. Tak, i walczył. To był przyzwoity człowiek. Tak, ale też po wojnie nie było tak łatwo. Stalin, montując tutaj nowy rząd bierutowski, to Stalin nie zrobił tego od tak sobie, że każdy mógł zostać, prawda, kierownikiem działu na przykład, albo Różański, Fejginy i tak dalej, musiał przejść weryfikację. Ta weryfikacja wyglądała tak, że składała się z samych właśnie tych ubeków, tych Urzędu Bezpieczeństwa, którzy prowadzili sprawy, jakby sąd. Nad tym. Czyli sami siebie sądzili, sami siebie uwiarygadniali i taka Vera Grant, ona się nagle znalazła niepotrzebna. Skąd ona jest? Kiedy Szpilman już dawno wcześniej powiedział, że... Ajajaj, to już kłopot. Co to znowu powiedział, że przecież Vera, to ona była kolaborantem z Niemcami. Tak. No i jak teraz to można odwrócić? No jedynie odwrócić, to wyrzucić ją do Paryża. I żeby siedziała tam cicho. Najlepiej, żeby tam siedziała cicho. No nie siedziała tak cicho, no niestety. To nie, dla niego. Dla niego niestety nie siedziała tak cicho. Odwrotnie tam karierę się zrobiła. No kariera to może za duże słowo, bo we Francji Żydówka z Polski, która przeżyła, tak, prawda, żeby zrobić tam karierę, to też nie było tak wcale łatwo. Trochę śpiewała, trochę, ale to... Już nie to, co kiedyś. Już nie, no już absolutnie. To nie były warszawskie piosenki. Mhm. A kogo w Paryżu obchodziła piosenka warszawska? A kogo obchodziła po polsku? Po polsku, oczywiście. Skąd po polsku? Przede wszystkim, obiecając. A więc to już było troszkę dla niej nie mogła. A więc takich sytuacji, takich, prawda, uwiarygodni, no to było mnóstwo i oni później, ci ludzie, zostawali właśnie na kierowniczych stanowiskach. Oni obejmowali te stanowiska, które mogły pozwolić Polakom, nie Żydom, tym, którzy już mieli stanowiska, tylko Polakom, być powiedzmy kimś. No jak na przykład Polak miałby zostać jakimś dyrektorem. Nie, to mógł zostać, ale musiał przejść też kolejną weryfikację przez już Urząd Bezpieczeństwa, a więc przez Światłe, przez Różańskiego. Takich właśnie panów. Teczkowców, tak? Teczkowców. No, to byli Szechter na przykład, prawda? Mamy tutaj przykład Szechter. No to byli ludzie, czyli Michnika, czyli, prawda, dzisiejszego Adasia Michnika, a Szechtera, tak, mam na myśli Adasia Michnika. Jeszcze miał brata, poczekaj. No tak, to Stefan Michnik. Ale Michnik to jest po ojcu, po matce. Bo on ma nazwisko Szechter, to ojciec. Tak? On jest innego ojca. Zaraz, Szechter... Z jednej matki, z innego ojca. Dobrze, ale... Ale ciekawe. Nie, Szechter to jest, prawda, ojciec, który był wojskowym i nie ma co się czepiać, też mu nie mu ziemia lekką będzie, bo tam nie o to chodzi. Przyszedł ze wschodu. Z Ukrainy dokładnie. To był ten, co nazywajmy dalej już później, przywieziony w teczce. Bo byli Żydzi przywiezieni w teczkach, a byli Żydzi, którzy przeżyli. Tak. Dwie różne grupy, że tak powiem, Żydów, bo tak trzeba to traktować. Mhm. I niekoniecznie współpracują. Nie, bo jedni musieli drugich obsadzić. A obsadzić na stanowisku, to trzeba było być albo mądrzejszym, albo bardziej skurwysynem. To jeszcze Moskwa się musiała zbudować. Musiała się jeszcze Moskwa zbudować. Tak, przecież to bez Moskwy to w ogóle by nic nie. To właśnie Stalina Gruzina. Mhm. Nie, no to by w ogóle nic nie można było zrobić. Wiecie, jak nazwali Stalina, w swoich wspomnieniach nazwał Stalina własnik, jego ochroniarz, jednoosobowa sekta partyjna. Ładne, nie? No
tak, no to... No nie, to zamknął się i stworzył oddzielną sektę, no to, składającą się tylko z niego. No tak, no to przecież czy Stalin, czy Hitler, to samo. No to jest to samo. No każdy przywódca... On jeden, nikt nie. On jeden, no oczywiście. Reszta się manipuluje. Przepraszam, szanowni panowie, to bym jednak, jeśli tak weryfikujemy, to... Jednak, nie zacytowałem. Jednak Hitler różnił się od Stalina bardzo, ponieważ jak zobaczycie życiorysy dygnitarzy niemieckich, NSDAP-owskich, to oni mieli bardzo dużą swobodę zapisania. To prawda, to byli, do zamachu, do zamachu. Ale zaraz, no zamach był w 1944 roku. Tak. Ale przez całe lata 30. Tak. Nikt do nich nie strzelał. Nikt to prawda. Poza nocą długich noży. Nocą długich noży, kiedy rozliczył się ze starymi towarzyszami partyjnymi, tak. No czyli też się pozbywał. Ale to była jednorazówka i w sumie. Dobrze, tak. Stalin też się pozbywał. Stalin, ale on powiedzmy wielokrotnie znaczy, ale u Stalina łaska. Beria mu już nie pozwolił. U Stalina łaska pańska. Beria grał własną grę. U Stalina łaska pańska. Bo Żydzi chcieli grać swoją rolę. A Kaukaz nie pozwalał. A Kaukaz nie pozwalał. To chodziło o mafię kaukaską, przepraszam. Oczywiście, jak najbardziej, bo tu chodzi o to, że Stalin czuł przepraszam, się... Przepraszam, to jest ta cała tajemnica. Stalin czuł się zagrożony Zony. Przecież. Dlatego no. Hitler ze swoimi. Tak. Hitler się nie czuł zagrożony. On w wielu... Zacznijmy na Hitlera. On nawet do niego miała ochrona pretensje, że on... To prawda. Że on mówi, co, zamach na mnie? No to będzie zamach. Znaczy, słuchajcie, bo to jest ta różnica, że Hitler był bohaterem wojennym. Pułku Bawarskiego i miał krzyż żelazny. Notabene uratował jeden Brytyjczyk go, bo uległ poważnemu zatruciu gazami bojowymi w końcu pierwszej wojny. Chyba Franka, nie pamiętam. Cały okres pierwszej wojny światowej bez dnia urlopu tak. Na pierwszej linii frontu jako tak. Łącznik. Jako łącznik, jako kapral, dosłożył się kapral. Natomiast Stalin był aparatczykiem. Można słuchać o Stalinie? Stalin był aparatczykiem, który bardzo szybko się zorientował, że żeby utrzymać swoją pozycję, więc no musi tak, te pozycje tak. Krwią i żelazem. Krwią, no, tak. Tam chodziło o to, że Stalin był ze stajni Dzierżyńskiego, bo Dzierżyński dał mu możliwość, żeby został człowiekiem, który rządził bardzo w Moskwie, bo to o to chodziło. I w momencie, kiedy wysiedlono, czy wyjechał, zmuszony był do wyjazdu Trocki, w 27 roku, Stalin wchodził do gry. Taka jest historia. To jest równy rok po śmierci Dzierżyńskiego, wtedy szefem GPU, czyli organizacji w Poczece, zostaje Linżyński, Polak z pochodzenia z Petersburga i to on współpracuje ze Stalinem, ponieważ na Kremlu wtedy wszystkie te osoby mieszkają razem w oddzielnych pokojach. Dopiero później, w 1935 roku sytuacja się zmienia, a kulminacja to jest rok 1937-1938. Tutaj główną rolę gra historia śmierci jego żony, która była psychicznie chora, kiedy on się załamał i później zabicie przez przez męża kochanki Kirowa, tego twórcy industrializacji Związku Radzieckiego, największego przyjaciela Stalina, którego bardzo cenił, Siergiej Kirow, powoduje, że następują zmiany psychiczne w Stalinie, Stalin się staje satrapą. Taka to jest mniej więcej historia. Więc rzeczywiście Hitler i Stalin to są dwie różne osobowości. No tak, no tak, ale ja porównałem. Tak, między nami w skrócie. Tak, bo ja tylko rozmawiamy o tym. No tak, tak. Tak, ja porównałem tylko, że działalność, tak, prawda, tak. Stalina czy Hitlera. Oczywiście. Ale wracajmy do mordowaniu meritum. Swoich. Bo my się tu wymążamy, a ty nie możesz powiedzieć. Nie, była, nie, była podobna. No ja skończyłem oczywiście tak. Na tej weryfikacji, no wiadomo, skończyłem też na tak. Michniku, prawda? Właśnie wrócimy a więc do trzeba tak. Wrócić do Stefana, prawda? Do Stefana Szechtera, tak? Szechtera, oczywiście, nie Miednika, tak. Tylko Szechtera, który no, był jednym z głównych, prawda, tych wykonawców. Wykonawców młodych prokuratorów, prawda, nowego wzoru. To. Wykonawców, tak, którzy prowadzili te prokuratorskie śledztwa, które procesy pokazowe, które pozwalały albo żyć, albo nie żyć, albo Żydom, czy tam wręcz czy Polakom, każdemu, no każdy musiał tą weryfikację przejść przecież. A więc czy to żołnierzom Armii Krajowej, no to co przecież zrobili z Pileckim, co wiadomo, to jest najlepszy dowód Pilecki, generał. To jest... Ale dla ciebie, według twojego rozpoznania, dlaczego prawie 47% wyższej kadry miała pochodzenie
z Białorusi, Ukrainy, z Rosji w mniejszym stopniu i troszeczkę z Polski, tych stalinowskich oprawców pochodzenia żydowskiego. Dlaczego? Dlaczego? Oni, oni stanowili, przywiezieni w teczkach. Ale dlaczego akurat oni? Bo oni stanowili też pewną znowu kastę, powiedzmy inteligencką, byli wykształceni, tak, byli gwarantami też dla Stalina i byli wykształceni, na tyle byli wykształceni, że wśród Polaków znaleźć tak wykształconych, a może nazwijmy za duże słowo wykształconych, wyćwiczonych i oddanych właśnie nowej władzy, władzy, która wyalienowany, czyli wyobcowany. Tak, oczywiście. Niereligijnych, niepobożnych. Bez zasad. Przecież byli to ludzie bez zasad, bez żadnych, ani moralnych, ani religijnych. Byli to, prawda, przywiezieni w teczkach ludzie, którzy byli... Fanatycy albo zbrodniarze. Tak, no, to znaczy, no, każdy fanatyk staje się powoli zbrodniarzem, bo to przecież jak uwierzył w daną, prawda, jemu daną, władzę, no to oczywiście jak uwierzył w tą władzę, no to stał się zbrodniarzem, no to wiadomo, że musiał likwidować, powiedzmy, tych, którzy chcieli stanowić z kolei władzę swojego państwa, bo przecież czy Pilecki, czy inni, przecież to byli ludzie, którzy chcieli budować państwo, odbudować państwo polskie, a że walczyli, no a jak mieli odbudowywać? No Pilecki został wykorzystany, prawda, do gry przez Andersa, żeby była jasna. No dobrze, ale przepraszam bardzo, ale tak. Ale ja znowu z nazwiskami nie będę się, prawda... Nie, ale to jest znana historia, chcę. To nie jest tak, ale... Nie, ale nie, no w każdym razie wszyscy żołnierze Armii Krajowej... Czekał na trzecią wojnę światową. No tak, ale wszyscy żołnierze Armii Krajowej chcieli dobrze dla tego kraju i po wojnie również. Ponad wszelką wątpliwość. Tak, a że zostali zgładzeni, no, bo nie pasowali do tego państwa nowego. Jeśli mogę. Żołnierze Armii Krajowej, ludzie, którzy, no, pokolenie Kolumbów, tak jest. Oni się łudzili się, że Polska, która powstała po 1945 roku, przypominam kolegom, że powstała za zgodą Ameryki i Anglii. Tak. To był ten układ i to za ich pozwoleniem wszystko się zdradą. Działo. Tak, za ich zdradą. Zaczęło się w Teheranie. Tak, wiadomo. Tak. Zdrada. Więc nasi tak zwani... W 1943 roku. Ci ludzie nie mieli tej mądrości, którą my mamy. No tak. No oni tak wchodzili w układ, przecież przypominam, że zjednoczenie partii PPS-u z PPR-em nastąpiło w 1948 roku. Dopiero w 1948. Czyli mamy 1945 rok, 1946, 1948, szanowni państwo. A wicepremierem jest Mikołajczyk. A Polska Rzeczpospolita, tak, Ludowa w którym roku powstała? No, tak. Dokładnie. No, w którym roku proklamowano Polską Rzeczpospolitą Ludową? 1945, tak. Nie, 50. No. A chodzi o tą datę, że... Konstytucję chodzi. Konstytucję w 52 roku. To 52, tak. I wtedy ona to... Więc ci ludzie jeszcze się mogli łudzić, bo jeśli wchodzili do życia, odbudowywali kraj, odbudowywali własne nawet domy, przez cały Nowy Świat został odbudowywany, no, za prywatne pieniądze, to i stawał przed nimi facet w polskim mundurze, który mówił po polsku. Pierut zachowywał się tak jak przedwojenny prezydent. Nosił monstrancję, tak, w Boże Ciało. Dokładnie. Podtrzymywał. Dokładnie. Księdza prymasa. Za łokieć pod, tak, baldachimem, jak w Boże Ciało. Oni nie mieli tej najpierw mądrości. Trąpa, a potem... To kiedy ludzie zaczynają mieć mądrość? No, kiedy następują te największe represje stalinowskie? Dokładnie. Chcę wam powiedzieć, no, proszę państwa, no, że tutaj akurat bardzo dobry przykład i tak chcę jeszcze tylko o moim ojcu powiedzieć. No właśnie, tak. Mój ojciec, kiedy przeszedł już później na stronę po powstaniu warszawskim, na drugą stronę, nie poszedł już do Berlina, ponieważ ta rana mu się cały czas odnawiała. Zwolnili go z armii? Zwolnili go, tak, zostawili go, ponieważ był urodzony w Warszawie, a więc było bardzo łatwo go zameldować w Warszawie i zostawić. To mój ojciec od 45-6 roku
brał udział w odbudowie Warszawy. No może na przykładzie mój pana ojca. Ojciec, tak. I mój ojciec wierzył. No właśnie, wierzył. Wszyscy wierzyli, co pracowali. Wszyscy. Ale bo dawano, bo było. Mój ojciec wierzył. Ludzie za darmo pracowali. Oczywiście, za żywność. Że ta odbudowa kraju jest dobra. Sam odbudowywał Muranów, dzielnicę Muranów. Był budowniczym, był inżynierem budownictwa. Miał taką swoją grupę właśnie budującą tę dzielnicę Muranów. Wiele domów powstało z ręki również mojego ojca. No był świetnym zresztą murarzem, inżynierem budownictwa. Był, znał się na tym bardzo, bardzo dobrze. Tutaj już nie będę opowiadał o historii oczywiście, jaka później łączyła go też choć przypadkowo z Bolesławem Bierutem. Był incydent. O, to jest bardzo incydent ciekawe. Muszę wam powiedzieć, że bardzo ciekawy i człowiek bardzo... przygotowywany na Bułgarię przez MOPR. I bardzo taki życiowo dla mojego ojca, przypadkowo. Mhm. Przypadkowo był bardzo miły oczywiście, choć mój ojciec się bardzo bał. Bał się oczywiście. Ale Bierut tak naprawdę był pozorantem, tak niewiele wszyscy, mógł. Tak jak wszyscy, wszyscy się bali. Chcę wam powiedzieć, nie on rządził. No Berman. Tak, ale chcę wam powiedzieć, że... W stopniu generała NKWD. Jakub Berman. Mhm. Chcę wam powiedzieć, że w 1948 roku podczas pierwszomajowego święta, podczas wizytacji budowlańców właśnie dzielnicy Muranów, ustawiony był rząd, prawda, tych budowniczych. No i na czele tutaj, przy każdej takiej brygadzie, stał jeden z brygadzistów, czyli taki tam inżynier, czy tam, prawda, no tak jak mój ojciec, który miał tą brygadę do budowy. Mhm. No i stał oczywiście wszyscy na baczność i czekali na towarzysza Bieruta, który będzie przechodził i będzie, prawda, jak podejdzie rozmawiać, to oczywiście wszyscy zostali przygotowani, co mają powiedzieć, jak się przywitać i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście każdy z tych budowniczych bał się. Bał się zwyczajnie takiego spotkania i mój ojciec opowiadał, że stał w pierwszym szeregu, obok niego właśnie jego gromada, grupa, prawda, budowniczych. No i mój ojciec tylko patrzył się na prawo, jak szedł towarzysz Bierut i tylko myślał jedną rzecz. Oby nie stanął koło mnie. Nie podszedł do mnie. A nóż widać. Tak, no i wszyscy się bali. Wszyscy się bali. No bo oczywiście koło Bieruta panowie w białych płaszczach, panowie, prawda, z z pistoletami, z karabinami, no wiadomo, to nie było nic przyjemnego. Spotkać się z towarzyszem Bierutem i wyobraźcie sobie, że przypadek, jakieś zrządzenie losu. Mój ojciec, który wierzył absolutnie, tak. Absolutnie wierzył, że nowe władze, które teraz są, nowa Polska, to będzie tak, nowa, prawdziwa, nasza, odbudowana i tak dalej, robotnicza i tak dalej, i tak dalej, ludowa i tak dalej, i tak dalej. I wyobraźcie sobie, towarzysz Bierut zobaczył mojego ojca, spojrzał się na mojego ojca, zatrzymał się tak wprost, podszedł tak na 3-4 metry, jak zgodnie było z umową. I mój ojciec musiał mu się przywitać oczywiście tymi słowami. Dzień dobry, towarzyszu Bierucie, tu kłania się Pinkus Szenicer, brygadzista PRK-7. A to są moi, to jest moja brygada. No i towarzysz Bierut podszedł jeszcze bliżej. A wy się nazywacie jak? Pinku Szenicer? No oczywiście domyślał się od razu, że to Żyd, że to nie jest taka brygada od sobie. No i pyta się, mówi, no to powiedzcie mi, towarzyszu, do mojego ojca, mówi, to powiedzcie mi, teraz, mówi, a wy, mówi, macie taką brygadę, ja słyszałem, że wy budujecie, że wy jesteście jednymi z najlepszych, tutaj mówi, obok innych towarzyszy, mówi, no, a wy macie rodzinę, wy macie żonę, wy macie, mówi, mieszkanie, no powiedzcie coś o sobie. I mój ojciec mówi,
Oj, towarzyszy, bojąc się oczywiście, mówiąc o sobie, to mówi, to jeszcze bardziej się bałem. Tak, dokładnie. To dopiero, bo dopiero się bałem, co ja mam burżuazja i sobie, potem tego, tak. I mój ojciec bałem, o, pamiętam, jak opowiadał, że mało w portki nie narobił. Każdy by nie narobił. I mówi tak, oj, towarzyszu, mówi, ja na razie, no, żony nie mam, no, mam narzeczoną, mówi, no, ale, mówi, no, myślę, że niebawem, mówi, będę miał żonę, a towarzysz Bierut mówi tak, no, to dobrze, towarzyszu, ja się bardzo cieszę, bo jak będzie żona, to będą dzieci, a jak będą dzieci, to nasz kraj będzie rósł w siłę, mówi. I będzie żył dostatnio. Tak, no i oczywiście mój ojciec solennie obiecał, że będą dzieci, będą sami synowie będą. Ale już tematu rodziny nie było. Nie, nie, nie. No i na końcu zapytał się, mówi, no a mieszkanie wy macie, mówi, już jak budujecie tutaj, to macie już mieszkanie? A mój ojciec mówi, no nie, no towarzyszu, no mieszkanie to jeszcze nie, no na razie to tak mieszkam, mówi, tak, mówi, na Pradze, mówi, no nie, no mieszkanie to a, mieszkanie jeszcze nie, a żona będzie, tak? Machnął palcem na jednego z tych białych tych płaszczach, coś mu tam szepnął, coś do ucha i mówi, no dobrze, to towarzyszu, życzę wam, mówi, owocnej pracy i żebyście jeszcze mocniej pracowali nad, mówi, budową tych domów na Muranowi. I poszedł sobie dalej do innej grupy. Za 2-3 dni wzywa go dyrektor PRK 7. I mówi do mojego ojca tak. A też Żyd. Piękny. A też Żyd. Bo Bierut Żydem nie był. Nie, nie, nie? Bierut nie absolutnie był. Absolutnie. Żebyście nie padali tych bajek. Nie, tak, mówię, tak, też Żyd, tak, mam na myśli mojego ojca. Tak. Działacz partyjny przygotowany, tak, na, działa, tak, który miał być wysłany w ogóle do Bułgarii. Dyrektor. I dyrektor mówi tak, mówi. Oj, towarzyszu Szenicer, mówi, wy to sobie umiecie załatwić to mieszkanie. I mówi, macie tu od towarzysza Bieruta, macie tutaj dokument, mieszkanie na Spasowskiego. Od razu. Po Wiśle. Dobre miejsce. A, jakie miejsce. Miejscówka taka, że jak mój ojciec przyszedł do tego mieszkania... Z tego biedactwa, co był wcześniej. Te dwa pokoje, które były, to nie dwa pokoje, tylko dostał jeden pokój, a w drugim pokoju mieszkała pani Fryszowa. Mhm. Fryszowa, która była z kolei Niemką. Rozumiem. Z pochodzenia polską Niemką przed wojną. Tak. I przed wojną mieszkała w tych dwóch pokojach. Tak. Należało to do niej. A teraz już ale dwa. Zostało zabrane. I był jeden pokój. Był tylko jeden pokój dla niej, jeden dla ojca. Kwaterunek. Tak, kwaterunek oczywiście. No, ale to była pierwsza rzecz. Tak, wtedy. Miał mieszkanie w 48 roku. Nie miał prawie nikt. No, tak. No zaraz, przepraszam bardzo. Chciałem zwrócić uwagę, że mieszkanie na Żoliborzu miał pan Rajmund Kaczyński. To prawda. Aha, no tak, mało tego, szanowni państwo, chciałem przypomnieć, że on również jakimś dziwnym cudem miał paszport na wszystkie kraje. A to ja nie on wiem. On pracował, no tak, ale... Tego nie wiem. Gdzie pracował, ale myślę, że wszyscy dostawali mieszkania na Żoliborzu, kto chciał. Jest to możliwe? Tak. No nie wiem. Tego ja dokładnie nie wiem, ale no, tak mogło być. No w każdym razie mój ojciec dostał to mieszkanie, przydział kwaterunkowy, prawda? No i mój ojciec też był bardzo za PPS-em. Ja chcę wam powiedzieć, że mój ojciec przed wojną, kiedy trenował ten boks, też był takim, no nie należał może do Polskiej Partii Socjalistycznej, ale był jednym z takich, no jeśli widział partię jakąś polityczną, to w PPS-ie widział najlepszych ludzi. Czyli nie w bundzie, tylko w PPS-ie. Tak. On był takim zwolennikiem. Nie był bundowcem. Nie. On był zwolennikiem PPS-u i tak, prawda, bardzo sobie kołubił partię i, prawda, zawsze opowiadał, że miał kolegów wśród budowlańców nawet, że miał kolegów wśród PPS-u. No i bardzo żałował, że PPS został, prawda, tak po prostu
prostu przez komunistów zostały. Jakie jeszcze były, jakie jeszcze były takie ciekawe wydarzenia w okresie stalinizmu? I przejdźmy, jeśli ich nie było, do Gomułki. Same ciekawe były. Tak, to był